Cześć! Minęło już 1,5 miesiąca, odkąd zaczęłam chodzić do liceum i obiecałam wam, że opowiem wam, jak to wygląda. Amelka, co ty tu robisz? Idź sobie, ja to nagrywam! A ja opowiem wam, jak to naprawdę jest z tym liceum, Hani. Amelka! 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 Moja siostra, którą znałam, odeszła. Nie spodziewałam się, że tak szybko zmieni się w dorosłą. Ta kochająca siostra, mająca dla wszystkich czas, bawiąca się z Kacperkiem, pomagająca mi w nauce, pomagająca w obowiązkach domowych, odeszła. Każdy ranek wygląda tak samo. Hania się przepycha przez wszystkich, mówi, że jest niewyspana i zmęczona i że się spieszy do szkoły. No, spóźnij się. Dlaczego w tym domu nie ma nic do jedzenia? No ale pytałam wczoraj, czy potrzebujecie czegoś ze sklepu, do szkoły. Pojechałabym na zakupy, nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc nie pojechałam i nic nie kupiłam. Właśnie teraz jedziemy na zakupy. Ale mam ja nie mam na to czasu! Kup cokolwiek! A tak naprawdę w swoim pokoju do ostatniej chwili poprawię swój wygląd. Wyspałeś się? No to idź obudź Hanię, żeby się nie spóźniła do szkoły, dobra? Ale tu u niej bałagan. Hania, musisz się to malować, tu z kołu, żeby ładnie wyglądałaś. Super, dzięki Kacper, z samego rana taki komplement. Później zostawię w nim wielki bałagan i nawet nie zamierza tego sprzątać. Kacper, jesteś tutaj? Tutaj. A co ty tu robisz? Ja szukałam swojego Kingsa, ale Hania zrobiła taki bałagan. No widzę, że jest tu straszny bałagan. Ręce opadają. Postanowiła, że będzie brała kawę do szkoły. Wypiła jeden łyk i chyba już więcej nie wypije kawy. No co? Już mogę pić kawę. Mam więcej niż 12 lat. To prawda, że na wszystko mam mało czasu i że długo się szykuję do szkoły, szczególnie w poniedziałki. Ale bez przesady, nie piję żadnej kawy. A poza tym dobrze się odżywiam i zawsze robię mamy listę rzeczy do kupienia. Zazwyczaj na obiady wracam ja. Hania rzadko bywa na obiadach. Bo mówi, że Nie mama, ja mam dzisiaj bardzo dużo lekcji, dużo nauki i nie jestem głodna. A tak naprawdę założy się, że na 100% zamiast uczyć się, to łazi gdzieś po szkole z koleżankami i je jakieś fast foody. No dobra, to prawda, że czasami wracam później do domu, ale zapisałam się na koło teatralne, koło europejskie i do redakcji gazetki szkolnej. Więc chyba czasami mogę mieć trochę więcej czasu spędzonego w szkole. Hania od czasu, kiedy poszła do liceum, nie ma dla rodziny czasu. O, Haniu, pomogłabyś mi dzisiaj w ogrodzie? Mamo, z przyjemnością, ale niestety mam bardzo dużo nauki, kartkówki sprawiane, wiesz, te sprawy i muszę iść. Hania, pobawisz się ze mną? Nie, Kasperku, nie mam czasu, mam bardzo dużo nauki. Hania, idziemy do sklepu. Idziesz z nami? Do galerii? Nie, do spożywczego. Idziesz czy nie? A to nie. Nie mam czasu, muszę się uczyć. Kiedyś biegałyśmy na spacerki bez przerwy. Non-stop byłyśmy na dworze. Biegałyśmy po łące. A teraz pani nawet nie ma czasu iść ze mną na spacer. Nie zauważa mnie. Nie bawi się ze mną. Jest mi bardzo, bardzo smutno. Ważni są tylko jej znajomi i tylko jej sprawy.
Mamo, ja wychodzę. O, właśnie, Hani, dobrze, że jesteś. Proszę cię, pomóż Amelce z matematyki, bo to są takie tematy, które ja sobie mogę powtórzyć, a ty świetnie pamiętasz, bo jej niedawno miałaś. Mamo, ale ja ci właśnie przyszłam powiedzieć, że ja wychodzę z koleżankami. I nie będę odwoływać tego spotkania, żeby, nie wiem, z Amelki, Amelce jakoś pomóc. Ona mi nigdy nie pomaga i jakoś nie widzę sensu, żeby mi ja jej pomagała. Jak sobie nie radzi, to nie wiem, niech sobie odpali jakiś filmik na YouTubie albo niech sobie więcej poczyta na ten temat. A ja mam swoje sprawy i nie będę się nią zajmować. Ale Haniu, pamiętaj, że... Jak Amelka będzie coś chciała od ciebie, to znaczy jak ty będziesz coś chciała od Amelki, to ona też tak tobie powie. A ja nie wiem, jakoś nie tęsknię za nią. Ale Kacperek bardzo. Mamo, bardzo tęsknię za Hanią. No ale jak to tęsknię? Przecież ona jest w domu, siedzi u siebie w pokoju. Kiedyś się bawiła ze mną, a teraz nie ma dla mnie czasu. To nieprawda. Często spędzam dużo czasu z Kacprem. Na przykład wczoraj. Dobra, Kasper, mam taką super grę. Mam tu 3 kubeczki i w te kubeczki pochowamy kasę z twojej skarbonki i jeśli ty zgadniesz, w którym kubeczku jest kasa, to ją dostajesz, a jeżeli nie zgadniesz, to ja ją biorę, okej? Okay? Ja to będę przekręcać. O Jezu, sorry, jeszcze raz. Nie możesz jeszcze nie, ja ci powiem. No dobra, to który? Ten? No niestety, Kasperku, nie zgadłeś. No cóż, tutaj było. Ja muszę to wziąć i już kończę, bo trzeba się uczyć, wiesz, mam dużo zajęć różnych. No to cześć. Dobra, dziewczyny, mam już kasę, to mogę iść z wami do galerii. Gdyby mnie poprosiła, to by... jej dał wszystkie moje pieniądze. Bo ją bardzo kocham. Nauka. Hania non-stop ślęczy w swoim pokoju i mówi, że się uczy. Ja jej w to nie wierzę. Założę się, że ona ślęczy albo na telefonie, albo rozmawia ze znajomymi, albo robi inne głupoty, przez które tylko traci czas. A potem jest słabo, bo zdradza wam jedną tajemnicę. Wyniki Hani są dużo, dużo, dużo słabsze od tych, które dostawała w podstawówce. Ma mniej godzin, mniej lekcji w szkole i co? I wyniki są słabe. To prawda, dostałam ostatnio parę gorszych ocen i to prawda, może w liceum jest mniej lekcji, ale co z tego, skoro zakres materiału jest ogromny i nauczyciele mówią tylko trochę na lekcjach, a później wymagają od nas zdecydowanie więcej. A poza tym to, o czym teraz nam mówią i czego my się mamy uczyć, jest zupełnie czymś innym niż to, co mieliśmy w podstawówce. I uczymy się totalnie nowych rzeczy, także mogę mieć z tym trochę trudności. W liceum traktuję ich prawie jak dorosłych. I mogą sobie korzystać z telefonu na przerwach ile chcą i kiedy zechcą. A u nas ścigają nas i wpisują nam do dzienniczków uwagi. Co to jest? Nie rozumiem tego. Hania później wraca do domu, idzie do swojego pokoju i nadal jest na telefonie. A jej oceny dają dużo do życzenia. Hania, nie widziałaś psa? Furia, gdzie ty jesteś? Nie wiem, może na dworze. Hania, ty ją jakąś minutę temu wypuściłaś na dwór. Ja? Wydaje ci się. Hanusiu, pokaż mi statystyki twojego telefonu, chyba za długo tam siedzisz. Wiesz co, chyba muszę iść się uczyć. Papa, poproszę telefon. W liceum jest po prostu inne życie, a Amelka mi zazdrości. A oceny jeszcze się zdąży poprawić, wystarczy, że wdroży się w ten system nauczania w liceum, no i później to już pójdzie z górki. Oj, ty jej tłumaczenie. Dobrze, no to podsumowując. Hania po pójściu do liceum zaczęła źle się odżywiać, jest niewyspana, zmęczona i się spóźnia do szkoły. Nie ma czasu dla rodziny, zmieniła rodziny na znajomych, nie pomaga w domu, nie sprząta, słabo się uczy, jest uzależniona od telefonu i ma problemy z kasą. Mam nadzieję, że mnie tak liceum nie zmieni i nadal zostanę z sobą.